właśnie tutaj, w Skoczowie, znajduje się centrum dowodzenia ponad 180-osobową grupą, która skrzyknęła się na Facebooku i początkiem marca zaczęła szyć. To była potrzeba chwili, podkreśla pomysłodawczyni akcji Beata Brandz-Gorgosz, której biuro bardzo szybko zostało zaadaptowane na pracownię krawiecką. Wszystko kręciło się wokół maseczek, ale akcja Szyjemy dla szpitali początkowo z maseczkami miała niewiele wspólnego. Jeden telefon do szpitala, drugi do starostwa, trzeci do sanepidu, tak kilkanaście tych telefonów i w końcu kontakt z panią Lodzią, dzięki pani Helence w Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. No i tak Lodzia, która przyszła, porozmawiałyśmy i mówi, wiesz co, maseczki na początek nie, bo chyba trzeba będzie z filtrem. Ja mówię, ja nie mam filtrów, jak macie to damy radę, uszyjemy, ale nie mam filtrów. Nie, nie, to wiesz co, potrzebne są już chyba pokrowce na głowę i zaczęłyśmy od tego pokrowca. Ja mówię, ale jak wygląda ten pokrowiec, to ja ci poślę zdjęcie. I tak to już potem szło. Było zdjęcie albo coś z internetu. No i teraz to coś z internetu i zdjęcie, to na zasadzie, no to spróbujmy chyba tak, a może trochę inaczej. Więc jak gdyby zaczęło się od pokrowców i od ochraniaczy na buty, po czym stwierdziłam, że sama wiele nie naszyję, ale może ktoś jeszcze, przecież jest parę znajomych, koleżanek, zaczyna się dziać szaleństwo, to może spróbujmy. Najpierw znajomi, później znajomi znajomych. I tak pocztą pantoflową przez Facebooka coraz więcej osób zaczęło dołączać do grupy, choć początkowo łatwo nie było, wspomina pani Beata. Był problem, bo jak gdyby pojawiły się też ogłoszenia pod tytułem nie, maseczki tylko z filtrem, inne nie są potrzebne. A ja już miałam informację, że są potrzebne wszystkie. No więc trzeba było zadzwonić do wszystkich, przekonać te osoby, że tak, że szyjemy, że są potrzebne i że tak naprawdę wszystkie maseczki, w ogóle wszystko, co będziemy robić, taki był zamysł główny, jest zrobione społecznie, żeby pomóc każdemu, żeby żaden mieszkaniec okolicy bliższej, dalszej nie mówił nigdy, że nie miał maseczki, że nie dostał, tak? To była taka, to po prostu to mi przyświecało. Myślę sobie, w ten sposób w ciężkich chwilach można pomóc. Jak się chce, to można bardzo dużo. Aby dołączyć do grupy, nie trzeba było mieć umiejętności krawieckich, liczyły się chęci. Z czasem każdy, w zależności od zdolności posiadanego sprzętu, był odpowiedzialny za coś innego. Była już nawet część osób, która tylko nawlekała te gumki, a inni zawiązywali, bo paluszki były sprawniejsze, nie? Więc to wszystko, cała ta grupa sobie bardzo, bardzo pomagała, pomaga, wspiera, bo to jeszcze nie jest jakby zakończona akcja. I tak produkcja ruszyła. Zamówienia zaczęły spływać nie tylko z terenu powiatu cieszyńskiego na różne elementy odzieży ochronnej. To jest i powiat bielski, i już po Katowice, bo też gdzieś tam mam znajomych, więc to się rozszerzyło dość mocno. Tutaj też główną ideą naszą było wsparcie lekarzy, medyków, szpitali Śląskiego, Cieszyna. Kiedy na początku mówił, że napisał oficjalne pismo, że maseczek nie, bo tylko z filtrem, to zaczęły się odzywać szpitale. Szpital z Wrocławia, szpital z Jeleniej Góry, szpital z Zielonej Góry, szpital pediatryczny z Gdańska, z Gdyni, szpital wojewódzki, szpital pediatryczny z Bielska Białej, szpital onkologiczny, Górnośląskie Centrum i to się po prostu, i wszyscy gdzieś tam jakaś pielęgniarka czytała Facebooka, ktoś przeczytał, ktoś pod tytułem, pani Beato, my 30, my 50, bierzemy wszystkie. A z materiału też wszystkie bierzemy, nie mamy nic, bierzemy wszystko. Bo szpital brał gotowe materiały, wyroby już gotowe, które sobie potem sam dezynfekował. Odzież ochronna trafiła nie tylko do szpitali. O pomoc zwróciły się domy pomocy społecznej, dziecka, starości, służby mundurowe. Zaopatrzone zostało również starostwo powiatowe w Cieszynie. Fartuchy z białego płótna, które w liczbie prawie 140 zostały już przygotowane dla personelu naszych domów pomocy społecznej. One czekają jakby w pogotowiu, w blokach startowych na użycie. I to są bardzo dobrze przygotowane, bardzo dobrze rozpracowane fartuchy ochronne, które będą fartuchami wielokrotnego użytku, ponieważ je można wyprać, wygotować, będą bardzo przydatne i bardzo bezpieczne. To wszystko jest nieodpłatne. Żadne 2,50, żadne 5. Jak zdradza pani Beata, zapytania o odzież ochronną spływają również z zagranicy. Z Ukrainy, z Kijowa i oczywiście, że im też wyślę, bo tam też mam znajomych. Kazachstan w Almatach, bo jak byłam i teraz cały szpital wiem, że jest chory, też im wyślę. I oczywiście wyślę też do Szwecji, bo Szwedzi, którzy jeszcze 3 tygodnie temu, podobnie jak Brytyjczycy, balowali, więc teraz Szwedzi już też płaczą. I ktoś napisał, Beata, czy by pani gdzieś tak...
też wyślemy. Nieodpłatne szycie na taką skalę nie byłoby możliwe bez sponsorów, dlatego z czasem pojawił się pomysł, by założyć komitet. Przez pierwszy miesiąc po tygodniu dostałam materiał tworzywo z szpitala na Pokrowce i potem już jakby dowożono mi to. No ale po miesiącu okazało się, że tego nie ma, więc ja już wiedząc, co jest potrzebne, stwierdziłam, zaczęłam się interesować, kurczę, trzeba kupić balik. No ale żeby kupić balik, to balik materiału to jest, proszę Państwa, prawie 5000 zł, tak? Założyliśmy komitet, uruchomiliśmy zbiórkę publiczną. Ta zbiórka publiczna przeznaczona głównie właśnie na materiały dotyczące szycia. No i co? No i zebraliśmy, przy czym w międzyczasie, kiedy ja już się bardzo bałam, że nie zbierzemy, zadzwonił do mnie świętej pamięci pan Jurek Cyganek i powiedział: pani Beato, ja pani pomogę. A że pan Jurek znał też wiele innych osób, bo to jest tak, że wszyscy, którzy gdzieś coś robią już biznesowo, to też się znają. No to potem zadzwoniłam już do pana Leszka Sobika i też się nie odbiłam od drzwi, za co dziękuję. Potem zadzwoniłam do pana Byrdziaka i znowu było fantastycznie. Potem do pana Darka Chwastka i potem jeszcze zadzwoniłam do jednej firmy, która jest producentem czekolady niedaleko stąd. Komitet pozwolił rozszerzyć zakres działań. Udało się przygotować m.in. paczki żywnościowe na Wielkanoc dla zaangażowanych w całą akcję osób. Nikt nie mówił, jaką ma sytuację, a ja wiem, że to jest fajne. Mało tego, dorośli niektórzy mówili, starsze osoby, jak dawno nie dostałem paczki na Wielkanoc. Wow, jaki zajączek. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale już można pokusić się o pierwsze podsumowania. 35 tysięcy sztuk jagnic, artykułów różnych, nie tylko maseczek i to się nadal gdzieś szyje, jeszcze jest gdzieś rozparcelowane, ale jak mówię, 35 tysięcy to jest jagnic. To jest co najmniej 10 tysięcy godzin pracy społecznej. Mojej powiem nieskromnie, ale to nawet nie o to chodzi. Moje to jest 700 godzin w dwa miesiące. To jest 10 tysięcy metrów gumki. To są ilości, no to jest 180 osób dziś, a szyjących stricte takich to jest, powiedziałabym, 150 osób, bo to jest 50 razy 2 czy razy 3, bo zawsze był mąż, albo żona, albo dziecko, albo babcia, albo tato, albo ktoś. No to jest, jak mówię, to jest 2,5 miesiąca już pracy, bo od 13 marca trochę czasu minęło. Takie pożyteczne szaleństwo bym to nazwała, bo tak jak gdyby to chciał ktoś zorganizować i przemyślałby całą sprawę, to na pewno by to byłoby nie do osiągnięcia, bo byłoby cały szereg przeszkód. A to jest takie lekko szalone, tak jak pomysłodawczyni, bo Beata zawsze miała szalone pomysły i potrafiła je zrealizować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.